Greta Thunberg przybywa w Polsce. Szwedzka aktywistka wraz z filmowcami była widziana nieopodal elektrowni w Bełchatowie. Miejsce nie było zapewne przypadkowe. Tamtejsza elektrownia emituje najwięcej CO2 w Europie. Greta Thunberg pojawiła się w niedzielę w gminie Kleszczów. Jak donoszą lokalne media, młoda Szwedka była widziana na tarasie widokowym, skąd najlepiej widać elektrownię Bełchatów. Miejsce nie może być przypadkowe. Elektrownia Bełchatów jest europejskim liderem w emisji dwutlenku węgla. Według statystyk to aż 38 megaton szkodliwego gazu rocznie, to ponad tona na sekundę. Bełchatów przoduje też w emisji metali ciężkich do atmosfery. Pozostaje się domyślać, że możemy w niedługim czasie zobaczyć elektrownię i kopalnię Bełchatów w tle przemawiającej Thunberg na jednym z jej materiałów wideo. Znając poglądy i działalność Szwedki, zapewne oba zakłady zostaną przedstawione jako przykład działalności ludzkiej siejącej spustoszenie klimatyczne. Czytamy na portalu ddbełchatów.pl. Greta Thunberg zawitała do Polski już 14 stycznia. Choć jest aktywna w mediach społecznościowych, o celach wizyty w naszym kraju milczy. We wtorek Thunberg była widziana w dwóch wegańskich restauracjach w Gdańsku, które pochwaliły się jej wizytą w mediach społecznościowych. A wy co sądzicie o wizycie najsłynniejszej nastoletniej aktywistki w Polsce? Jak myślicie, jaki jest cel jej wizyty? Podzielcie się z nami swoją opinią w komentarzach, a my odsyłamy was do filmu o polskiej Grecie Thunberg, który właśnie widzicie.